rodzina. Kiedy podziwiamy niezwykły świat przyrody oraz cudowny świat zwierząt, ich zachowanie, sposób życia i to, jak funkcjonują, to okazuje się, że my ludzie możemy się wiele od nich nauczyć. Popatrzmy na przykład na dzikie gęsi, które zamieszkują cały świat. Dzięki nim każdego roku możemy obserwować na naszym niebie piękne klucze ptaków w kształcie litery V. Lecą one w taki sposób, że uderzenia skrzydeł jednej gęsi tworzą ciąg powietrza, który czyni lot lżejszym dla tej, która jest za nią. Dzięki temu klucz ptaków przelatuje dystans o 71% dłuższy niż pojedynczy ptak. W ten sposób gęsi pokonują tysiące kilometrów. Przelatujący klucz jest bardzo hałaśliwy. Jest to krzyk gęsi lecących z tyłu, który wspiera lecące z przodu w utrzymaniu prędkości. Kiedy pierwsza się zmęczy, przesuwa się na bok, a inna zajmuje miejsce dotychczasowej przewodniczki. Jest jeszcze jeden szczegół, bardzo ważny w życiu stadnym tych ptaków. Mianowicie, kiedy któraś z gęsi wyłamie się z klucza, ponieważ jest chora lub ranna, inne dwie gęsi zlatują razem z nią aż na ziemię, aby zapewnić jej pomoc i ochronę. Pozostają tam do czasu wyzdrowienia osłabionej gęsi, albo nawet do jej śmierci. Dopiero wtedy ponownie podejmują lot i, jeśli to możliwe, nadrabiając odległość, wracają do klucza. Właśnie na tym polega rodzina. Rodzina to twoje stado, z którym tworzysz klucz. Klucz miłości, jedności, wspólnoty, radości i smutku. Klucz pokonywania problemów, ale też klucz nadziei. Każda osoba w twoim stadzie jest niepowtarzalna. Inna i bardzo potrzebna. Każdy w twojej rodzinie jest tym, który sprawia, że życie staje się lżejsze, nawet jeżeli ty tego nie potrafisz dostrzec. Gdy masz rodzinę, masz przyjaciół, masz tego, komu możesz zaufać, a on będzie cię wspierał, gdy będzie ci trudno. Rodzina zatroszczy się o ciebie i nie zostawi cię, nawet gdy będziesz bardzo chory i nie będziesz mógł iść dalej. Każdy z nas ma za zadanie kochać. A gdy ktoś upada lub nie kocha zbyt mocno, nie można go zostawić. Nie można go osądzać. Jeśli to możliwe, trzeba mu pomóc, pokazać i nauczyć, jak dawać miłość. Rodzina to oaza na pustyni. Tu odpoczywamy, nabieramy sił. Tu nie musimy zakładać maski i nie musimy obawiać się o to, co powiedzą inni. Rodzina to wola, a nie tylko uczucia i emocje. To podejmowanie wysiłku, czasem wbrew sobie, po to, żeby najbliższy poczuł się kochany. Miłość w rodzinie to konkretne, małe sprawy, ale poukładane w całość stają się wielkie, stają się siłą i mocą. To kubek kawy, herbaty, podane zapracowanemu tacie lub mamie. To wcześniejsze wstawanie, aby zrobić kanapki do pracy lub szkoły. To chodzenie na palcach, żeby ktoś się wyspał. To też budzenie każdego w inny sposób. Mąż wstaje od razu. Żonę budzi po kilku drzemkach. Młodsza córka wstaje po drugim budzeniu, a starsza budzi się już na dźwięk kroków,
a tata kocha tę indywidualność i rozumie. Siła rodziny to siła bycia razem. Razem wszystko jest radośniejsze, łatwiejsze, po prostu piękne. Razem trzymamy się za ręce, razem się przytulamy, razem śpiewamy, tańczymy, siedzimy przy stole, gotujemy, rozmawiamy, modlimy się. Razem. Razem możemy więcej, możemy wszystko. Bycie dla rodziny wymaga naszej decyzji, naszego wyboru. Rodzina to małe radości i wielkie smutki. Czasem ciążące milczenie lub głośne kłótnie, ale i przegadane w miłości i zrozumieniu godziny. To łzy smutku, ale i śmiech do łez. Łez radości i wzruszenia. Rodzina to więzi, to relacje, to bliskość. Nie tworzą jej tylko więzy krwi. Więzy przyjaźni są tak samo mocne. Ktoś powiedział, że przyjaciele są rodziną, którą sobie sami wybieramy. A może bardziej dostajemy? Może to dar? Może przyjaciele to ziemskie anioły dane nam z miłości do nas? Bo Bóg wie, że bardzo potrzebujemy przyjaźni. Ten cudowny moment, kiedy doznajemy olśnienia, że mamy przyjaciela, jest jak Boże natchnienie. Rodzina to droga do świętości. Ptaki lecą kluczem na niebie ku swojemu celowi. My podążamy wspólnie do nieba, do Boga, ale nie drogą, a miłością. Rodzina jest łaską. Współpracuj więc z łaską i nie chodzi o to, by wyeliminować wszystkie niedoskonałości, ale żeby podejmować trud relacji z miłością, radością i oddaniem. Nie licz, ile chwastów wyrwałeś, ale ile kwiatów wyrosło. Przytul tak mocno do serca swoich bliskich. Popatrz czule, uśmiechnij się radośnie. Wysłuchaj z uwagą, porozmawiaj i nie wstydź się czułości. Może właśnie to ten moment na zmianę. Najtrudniej zacząć, więc nie czekaj. Powiedz teraz i dzisiaj: kocham cię, moja rodzino.